Cześć, witajcie, z tej strony Bartas. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Otwieramy paczkę oraz prezentujemy sprzęt. Mam tutaj dosyć dużą paczuchę. Jest to jedna paczka. W środku znajduje się ciekawy magnetofon. Mogliście na jednym z filmów unboxingu zobaczyć dokumentację do niego. Więc będzie ciekawy rodzynek w kolekcji, nazwijmy to. Będzie trzeba go przestroić, wyczyścić, przejrzeć, więc temat naprawdę ciekawy. Paczka jak paczka, dobrze zabezpieczona. Udało mi się ten sprzęt wylicytować na naszym serwisie aukcyjnym. Wszyscy go raczej znacie, na A. Co więcej, solidnie zapakowane paczka. Solidna, nic się raczej nie powinno uszkodzić. Tak więc bez owienia w bawełnę montuję telefon na statywie i bierzemy się za otwieranie przesyłki. Zapraszam do kolejnego ujęcia. Witam w drugim ujęciu. No to co, zaczynamy od usunięcia adresu. No i spróbujmy się do tej paczki dobrać. Naprawdę jest bardzo dobrze zapakowana. Pytanie, jak ją otworzyć, żeby dostać się do sprzętu. Prosiłem o bardzo dobre zabezpieczenie przesyłki, no i przesyłka naprawdę jest super zabezpieczona. No super. Powiem szczerze, rzadko spotykamy, żeby ktoś tak zabezpieczył magnetofon z Unitry. Czuję się, jakbym miał prezent na Wielkanoc. Szukanie jajeczek wielkanocnych w sianku. Wiecie co? Muszę wziąć worek, żeby to wyciągnąć, bo się niestety naświntuszy. Już mam tutaj worek, gdzie mogę zutylizować większość tych skrawków papieru. Naprawdę przesyłka solidnie zabezpieczona, więc temu sprzętowi tutaj raczej nic nie nam miało prawa się złego stać. Kurczę, wyciągam, a końca nie widać. O, już coś tutaj powoli widać. Widać na sprzęt. Pierwszą rzeczą jest zasilacz do tego radiomagnetofonu, nazwijmy to.
naprawdę przesyłka rewelacyjnie zabezpieczona. Jest, już widzimy nasz magnetofon. Może uda się nam to już ładnie wyciągnąć. Super. Już raczej nic innego nie mam. Ok, czyli mamy paczkę rozpakowaną, magnetofon wyciągnięty. Tak więc sprzątam biurko, sprzątam skrawki, które pospadały i wracamy w następnym ujęciu do magnetofonu. Za chwilę wracamy. Witam w kolejnym ujęciu. Jak widzicie, pudełko już udało się nam sprzątnąć. No to przechodzimy do naszego magnetofonu. Jak widzieliście, dostaliśmy w dużej przesyłce dwie rzeczy. Większą i mniejszą. Mniejsza jest to klasyczny zasilacz stosowany powszechnie sprzęta Unitry, jak widzicie. Czy działa? Mam nadzieję. Jeżeli nie, to mam tu egzemplarz w pełni działający. Model zasilacza ZMK2, 9V, 400 mA, więc na pewno się przyda, a tutaj, moi drodzy, znajduje się magnetofon. Przepraszam, radiomagnetofon. Na Allegro bardzo rzadko spotykany. Na YouTubie powiem szczerze, może widziałem jeden film. Voilà. Jak widzicie, jest to MK125, ale w wersji FM. Magnetofon posiada wbudowany tuner radiowy. Jako ciekawostkę wam powiem. Z boku antena. Podstawka do zablokowania anteny. Regulacja głowicy UKF, czyli możemy sobie stroić w zakresie od 66 do 73, 4 MHz. Przełącznik praca, magnetofon, radio, regulacja tonów, wzmocnienia,
jak również magnetofon posiada klasycznie wyjście na głośnik i wyjścia sygnałowe do mikrofonu oraz na dodatkowy wzmacniacz bądź magnetofon do nagrywania. Zachowany w bardzo ładnym stanie. Sprawdźmy, czy rączka tego magnetofonu jest sprawna. Również jest cała, nie jest uszkodzona, więc jest naprawdę super sprawa. Kieszeń nie jest uszkodzona, na szczęście, jest też również cała. Magnetofon, wiadomo, trzeba będzie wyczyścić. Zobaczmy, jak wygląda komora baterii. W tym oto egzemplarzu. Powiem wam, że jestem w szoku. Zobaczcie. W środku, w komorze baterii, znajdują się oryginalne tuleje, w które wkłada się baterie R14 bądź R20, aby baterie nie latały luzem w komorze. Super. Często spotyka się niestety te magnetofony z rynku wtórnego, gdzie nie ma tych już części i baterii niestety nie jesteśmy w stanie zamontować. Co ciekawe, posiadamy jeszcze informacje, jak należy baterię w tym magnetofonie zamontować, aby wszystko tutaj prawidłowo działało. Widać na głośniku delikatną korozję. Prawdopodobnie kiedyś musiały baterie niestety wyciec. Pokażę wam tutaj z bliska. Tu w tym miejscu. Jak również tutaj. Przy blaszkach również jest trochę niestety korozji. To co? Próbujemy go uruchomić, rozumiem. Spróbujmy się posiłować naszym zasilaczem serwisowym. Nie będziemy używać zasilacza, który otrzymaliśmy, bo niestety nie znam jego sprawności. Tak więc przygotuję stanowisko do podłączenia. I za chwilę w kolejnym ujęciu do was wracam. Witam w kolejnym ujęciu. Zasilacz ustawiłem już serwisowy na 9V. Podłączyłem go pod zaciski od zasilacza. Nie pod baterię, tylko od zasilacza, bo on tu ma taką możliwość, że możemy taki oto zasilacz zamontować w obudowie. Gdyż on posiada takie blaszki z dwóch stron, wsuwają się. Dzięki temu możemy korzystać z baterii bądź zasilacza. Ja wybrałem zasilacz, podłączyłem się krokotylkami. Na zasilaczu serwisowym mamy ustawione 9V. I odpalamy radio. Powiem wam, że jestem w szoku.
Jak widzicie, pierwsze uruchomienie, radio działa. Nie wiem, czy jest ono przestrojone, czy nie. Raczej wydaje mi się, że są to fale lustrzane na dolnym zakresie. Coś próbuję łapać, ale no niestety dwie czy stacje widzę tutaj idzie odebrać. Czyli radio jest w 100% do przestrojenia. Za chwilę możemy podłączyć się pod nasz generator i sobie zrobimy test jeszcze na generatorze. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sprawdźmy, czy działa magnetofon. Widzę kręcącą się rolkę. Cofanie działa. Drugie cofanie też. Jedną rzecz, którą widzę, brakuje. Brakuje odblasku na plastiku. Trzeba będzie nakleić. Spróbujmy odtworzyć jakąś kasetę. Mam tu jedną taśmę cały czas na biurku. Stara, klasyczna baswa. Zobaczmy, czy... Po takim czasie widać, że sprzęt dalej jest na chodzie. Czyli wiemy, że magnetofon jest sprawny. Radio coś odbiera. No ale na pewno radio jest do przestrojenia. To zaraz przygotuję stanowisko z generatorem i w kolejnym ujęciu zrobimy sobie pomiar generatorem i upewnimy się, czy radio w tym radiomagnetofonie MK125FM posiada dolny zakres, czy ktoś próbował je przestrajać, więc do zobaczenia w kolejnym ujęciu. OK, witam w kolejnym ujęciu. Mamy przygotowane stanowisko pomiarowe z naszym generatorkiem. Ustawimy sobie zakres, powiedzmy, 66 MHz. Włączmy radio. W tej chwili mamy 66 na wskaźniku, jest cisza, czyli teoretycznie radio posiada dolną część pasma na wysokości 64 MHz, co widzicie na wskaźniku. To co? Sprawdźmy jeszcze czułość. No, powiedzmy, że naprawdę radio jest w miarę czułe. OK, lecimy na... Posilę się latarką. Górną część zakresu, 73 MHz.
zobaczmy, czy mamy 73. Cisza. Czyli 73 MHz mamy według wskaźnika na gałeczce jako 72. To sprawdźmy maksymalną częstotliwość tego radijka. Czyli górna część zakresu wynosi w tym przypadku 75 MHz. I czułość raczej będzie podobna. Tak, czyli w całym zakresie pasma dolnego UKF-u radio jest tak samo czułe, więc można powiedzieć, że ten odbiornik posiada w 100% dolny zakres UKF-u, czyli nikt przede mną jeszcze w nim nie gmerał, czyli będę pierwszą osobą, która będzie rozbierać ten radiomagnetofon MK125 w wersji FM i będziemy ten odbiornik, radioodbiornik, przestrajać na górny zakres. Tak więc na chwilę obecną skończymy testy, jeśli chodzi o generator. Wiemy, że radio jest sprawne, działa w dolnym zakresie. Rozmontowuję stanowisko i przedstawię Wam, jak wygląda wnętrze. Sprawdzimy sobie, czy nie trzeba będzie wymienić paska napędowego, czy kondensatory nie popękały, nie wyciekają. Sprawdzimy, jak wygląda stan mechanizmu. No i pokażę Wam jako ciekawostkę, jak wygląda i w którym miejscu w tym magnetofonie, w MK125, w zakładach Kasprzaka zamontowali radio. Dało się radę? Dało się radę, więc za chwilę wracamy w kolejnym ujęciu, gdzie rozmontuję stanowisko pomiarowe i zajrzymy sobie do środka. Tak więc za chwilę wracam na kolejnym ujęciu. Witam Was w kolejnym ujęciu. Tym razem będziemy rozbierać ten magnetofon. Posłużę się podkładką, aby nie podrapać tej nadruku drewno podobnego, mimo że też jest troszkę podrapany, ale troszkę postaramy się zabezpieczyć ten sprzęt. Mamy tutaj w sumie cztery śruby do odkręcenia. Dwie w komorze baterii i dwie na zewnątrz. To bierzemy się najpierw na te z zewnątrz. Druga śruba, nie wiem czy oryginalna czy nie. Druga taka sama, znaczy oryginalna. I dwie śrubeczki tutaj, gdzie trzyma się blaszka od zasilacza. Jedna śrubka, blaszka się tutaj zwolniła. Teraz drugą śrubę z tej strony. To mamy magnetofon rozebrany i możemy go teraz delikatnie spróbować podnieść do góry. Rączka nam tutaj się zaraz odblokuje. Delikatnie
jakichś przewodów nie urwać. Tu mamy przewody od rączka, możemy chwilowo usunąć z radia. Tak więc, moi drodzy, tak się przedstawia wnętrze odbiornika MK125 wersji FM. Jak widzicie na ujęciu, tutaj znajduje się głowica UKF z małym strojkiem. Jak również dodatkowo część filtrów na tym odbiorniku jest zamontowana z boku na płytce. W normalnym magnetofonie MK125 tej płytki tutaj nie ma. No to w tym egzemplarzu, jak widzicie, taka płytka się znajduje. Tutaj możecie zobaczyć parę dwóch tranzystorów AC, jeżeli dobrze pamiętam, AC180 i 181. Czyli ten magnetofon nie jest na układzie scalonym, jeżeli chodzi o wzmacniacz, a na parze tranzystorów germanowych. Widać, że kondensatorki trzeba będzie w nim wymienić. Tutaj jest jakiś nalot. Ten jest dziwnie napuchnięty z tej strony. Tutaj mamy jakąś korozję. Również tutaj u góry, na śrubce czy na ślepce od koła zamachowego. Koło zamachowe również posiada korozję niestety. Jakby coś było kapnięte albo niestety wyciekła bateria, trudno powiedzieć. Jako ciekawostkę, otworzymy sobie tą płyteczkę, odkręcimy dwie śrubki. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku, jako ciekawostkę. Pytanie, czy śrubokręcie, który posiadam, da radę odkręcić tą śrubkę. Niestety nie. Postaram się posiłkować takim sprytnym zestawem wkrętaków. Bardzo płaskich i cienkich końcóweczkach można się to uda odkręcić. Nie, niestety. No, jest, jedna śrubka puściła. Zobaczmy, czy drugą śrubkę również udało się odkręcić. Tak, udało się. Możemy delikatnie odchylić pod warunkiem, że uwolnimy blokady od przewodów. No, zobaczcie, jeszcze uchyli jedną śrubkę. Ok, takim to sposobem zdemontowaliśmy część płytki
jeżeli chodzi o część magnetofonową. Jak widzicie, ona jest bardzo mocno upchana kabelkami, więc nie chcę tego tutaj rozginać na chwilę obecną. Ale jak widzicie, tutaj pod tymi taśmami, plastrami znajduje się, tak jak wspomniałem, o, płytka z całym torem FM, filtrami, więc o, proszę, może przybliżę, żebyście to zobaczyli. Ok. Przywróćmy to chwilowo, tak jak było poprzednio. Skręćmy tą część tutaj. Wzmacniacza, część płytki zapisu. Skręćmy tę malutką płyteczkę tutaj. Proszę. I bardziej niestety wam tego tutaj nie rozmontuję, nie zaprezentuję co bardziej. To będziemy robić w momencie, jak będziemy ten magnetofon przestrajać. Wtedy rozmontujemy go sobie dosłownie w części. Wyczyścimy. Postaramy się usunąć korozję z głośnika. Jeżeli nie, wymienimy głośnik na nowy. Akurat posiadam parę sztuk magnetofonów MK125 w kolekcji jako przykładowych dawców, których można wykorzystać do napraw tutaj i uzupełnienia oryginalnych części. Niestety ten magnetofon jest naprawdę bardzo mocno upchany przewodami z każdej strony. Dobra, nic nie haczy. Tutaj przykleimy z powrotem tą taśmę, tak jak tutaj pierwotnie, a nawet nie była, odpadła już całkiem. Tak jak widzicie, tak się prezentuje wnętrze magnetofonu MK125 wersji FM. Tak więc biorę się za skręcenie obudowy i zapraszam was za chwilę do krótkiego podsumowania, co w tym magnetofonie będziemy musieli zrobić. Tak więc ja to skręcam i za chwilę wracamy do podsumowania. Wstępy mamy dopasowane. Wszędzie wszystkie przewody. Mam przewody od minusa. Nie zapomnijmy o naszej rączce.
to ładnie tutaj przylega. Z tej strony jest ok. Z tej strony nam się wypatrzyło. O, też już jest ok. Widzę, że ktoś już kiedyś przy składaniu źle złożył. Bo jest część obudowy i przewodów mocno pogięta, jeżeli chodzi o część zasilania. O, teraz jest idealnie złożona. Ok, to możemy skręcać dwie śruby z zewnętrznej strony obudowy. Oraz dwie śrubki, dzięki którym trzymią się tej blaszki. Zasilania, proszę, jedna śruba wciśnięta, skręćmy, super, teraz, druga blaszka, montujemy zaślepkę komory. Wcześniej włóżmy nasze cylindry od baterii. Proszę, już mamy ładnie zabezpieczone. Możemy tutaj to zamknąć. Możemy oryginalną śrubę skręcić. Proszę. O. I takim to sposobie mamy wszystko skręcone. Podsumowanie. Radiomagnetofon działa, jest sprawny, posiada dolny zakres UKF-u, co byliśmy w stanie sprawdzić naszym generatorem serwisowym, czyli strojąc go tutaj stroidełkiem. Byliśmy w stanie stwierdzić, że magnetofon posiada w 100% nieruszany dolny zakres UKF i oczywiście sprawny tor UKF. Tak więc nie ma tutaj problemu, postaramy się ten radiomagnetofon przestroić. Kolejną rzeczą, magnetofon należy wyczyścić. Jest niestety zakurzony, brudny, więc wyczyścimy go i będzie idealnym eksponatem mojej kolekcji. Wymienimy pasek napędowy dla świętego spokoju w tym magnetofonie. Uzupełnimy brakującą tutaj naklejkę ze srebrnej folii. Albo zamontujemy lusterko z innego magnetofonu, bo akurat brakuje. Będzie też akurat w którymś momencie kompletne. Wyczyścimy głowicę i takim to sposobie magnetofon będzie w pełni sprawny, działający mojej kolekcji. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę w tak długim filmie. Mam nadzieję, że zaciekawił Was ten oto nietypowy egzemplarz magnetofonu MK125FM. Bardzo rzadko spotykany na Allegro. Jeżeli się pojawi, niestety ceny są bardzo wysokie tych sprzętów. Na YouTubie
tak wspominałem, może jeden, dwa filmy widziałem, jeżeli chodzi o ten sprzęt, a tak naprawdę nikt tego sprzętu nie pokazywał. Chociaż przynajmniej ja nie znalazłem filmów na temat tego sprzętu. Tak więc mam nadzieję, że Wam się ten temat z tym sprzętem zaciekawił, bo jest naprawdę nietypowy egzemplarz. Zawsze magnetofony MK125 lub tylko i wyłącznie same magnetofony. A tutaj ekipa z Kasprzaka wyposażyła go w Tuner FM. Jeżeli się Wam film podobał, zostawcie łapkę w górę. Piszcie komentarze. Subskrybujcie kanał. I do zobaczenia w następnym filmie. Hej!